Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag. Tak się składa, że nie będę dzisiaj omawiał żadnej książki, tylko opowiem taki felieton, felieton śpiewany, jak to się mówiło, o piosenkach świętej pamięci Wojciecha Młynarskiego. Ja śpiewał nie będę, uspokajam wszystkich, bo się do tego nie nadaje, ale ponieważ mam w domu teraz telewizor i jestem bezpośrednio narażony na rozmaite ideologiczne ataki, które z tego urządzenia wypływają wprost na głowę, chciałbym coś powiedzieć o tym, co widzę w tym telewizorze, czyli o wiadomościach, jakie podaje TVN i jakie podaje telewizja zwana państwową, czyli program pierwszy. Ja nie jestem entuzjastą Jacka Kurskiego i jego telewizji. Wielokrotnie się wypowiadałem bardzo krytycznie wobec tych wszystkich jego pomysłów, ale mnogość tych realizacji jest już taka, że Kurski samym ciężarem przykrywa to, co robi TVN, bo wczoraj na przykład włączyłem sobie telewizor, a tam końcowym newsem, główne wydanie wiadomości, końcowym newsem było pokazanie Michała Kamińskiego, który już jest tak wystylizowany, że król Julian przy nim to nic, w ogóle nie liczy się. Jacyków niedługo będzie słabszy niż Michał Kamiński. I Michał Kamiński powiedział, że to tak jakby powiedzieć, że pingwiny żyją w Afryce. I cały materiał TVN-u był o tym, że pingwiny jednak żyją w Afryce. Oczywiście ludzie wszyscy mniej więcej orientujący się w rozmaitych ciekawostkach światowych wiedzą, że na przylądku Dobrej Nadziei żyją pingwiny, takie sympatyczne nieloty, nieduże. Michał Kamiński mógł o tym nie wiedzieć, ale proszę Państwa, to nie jest temat na news do głównego wydania wiadomości, że polityk coś tam powiedział. Ale o czym to może świadczyć? Ponieważ do tej pory TVN robił propagandę antykaczyńską i mówił, że PiS to prawica, a wszyscy wiemy, że PiS to nie jest żadna prawica. Że PiS to prawica i atakował prawicę, ale widocznie ktoś wpadł na pomysł, że to koncentrowanie ognia na PiSie jest nieskuteczne, dlatego że Kurski ma dramatyczną przewagę nad nimi. Nawet jeżeli oni sobie powręczają jakieś nagrody tam pomiędzy sobą na jakimś festiwalu, który sobie sami urządzą, nie ma to najmniejszego znaczenia. Przewaga Kurskiego jest potworna i on poza tym ma tę właściwość, że nie zwraca uwagi na nic i nie polemizuje. To jest bardzo cenne. Chciałbym tak mieć. W związku z tym i mają się takich chwytów i chyba poszerzają to pole rażenia, to znaczy tymi swoimi nieskutecznymi bombami będą teraz strzelać w innych polityków, którzy w jakiś sposób z prawicą się kojarzą. Michał Kamiński już dawno nie kojarzy się z prawicą. Mnie na przykład on się nigdy z prawicą nie kojarzył. Nawet jak był członkiem stowarzyszenia Niklot, kojarzył mi się zawsze z komedią. Nawet jak był, może nawet przede wszystkim wtedy, jak był trochę grubszy niż teraz, jak ma ten taki urok podtatusiałego geja, po prostu, który nie potrafi ukryć rozmaitych apetytów. Nie jest to polityk prawicowy, ale konwencja jest taka, bo to już trzeba chyba w kategoriach konwencji serialu omawiać, wiadomości jedne i drugie. Konwencja jest taka, że Michał Kamiński jest prawicą i trzeba w niego rzucać tymi pingwinami. Okej, coś takiego było. Natomiast w jaki sposób omawia się tak zwane sprawy istotne, tak? Czyli propagandę pedofilską sączoną do szkół w telewizji TVN i w telewizji Kurskiego, to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja nie byłem w stanie uwierzyć, że to idzie naprawdę w czasie rzeczywistym i że to wszystko żywi ludzie te kwestie wypowiadają. A tak rzeczywiście, proszę Państwa, było. Więc w TVN jest tak, że jeżeli ktoś opowiada coś o coś nieprzyjemnego na temat ruchu LGBT, to się nie może obyć bez Żyda, tak? Czyli jak ktoś krytykuje ruch LGBT, to jest natychmiast z automatu antysemitą. Od razu. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że ten antysemicki kij spróchniał nieco po ostatniej wypowiedzi pana ministra Kaca, który bardzo tak
Przedwcześnie się wyrwał z tym swoim mlekiem matki, tak, z którym żeśmy coś tam wyssali. I być może pana ministra Kaca można łączyć z ruchem LGBT, ja nie wiem, bo nie wnikam w życie osobiste polityków, nawet naszych tutejszych, a co dopiero mówić o politykach izraelskich. Natomiast w telewizji TVN te sprawy są ściśle łączone. Proszę Państwa, to oczywiście przypomina taką najbardziej głupią propagandę komunistyczną z czasów towarzysza Gomułki, bo chyba głupiej wcześniej nie było. Groźniej było, to tak, ale głupiej nie było. Towarzysz Wiesław stanął chyba na szczycie idiotyzmu i stamtąd oglądał wszystko dookoła. I dzisiaj na tym samym szczycie stoi TVN. I pokazuje tam przedziwnych jakichś takich misiów, które mówią, że ludzie, którzy są przeciwko ruchowi LGBT i przeciwko temu uświadamianiu seksualnemu dziewięciolatków, które mają dokonywać coming outu, no to musi być antysemitą. No więc to nie działa. Tak? To nie działa. Pytanie, jak długo oni się będą przekonywać, że to nie działa? Czy wystarczy do wyborów tych najbliższych, czyli do wyborów do Parlamentu Europejskiego? Czy może już wybory na prezydenta Gdańska powstrzymają te histerie? Zobaczymy. Jak na razie, proszę Państwa, ja może nie z utęsknieniem, ale z takim żywym zainteresowaniem, nieżyczliwym bynajmniej, czekam, aż Sekielski pokaże swój film. Ponieważ nie wiem, czy Państwo to pamiętacie, pewnie nie. Kiedyś Sekielski szefował temu konkursowi Onetu na blogera roku. To znaczy media roztoczyły taki protektorat nad blogosferą i wręczały nagrody, bardzo tanie laptopy. To jak zdobył tę nagrodę i tak zwana twarda prawica, reprezentowana już nie powiem przez kogo, miała wielkie pretensje, że on tę nagrodę wziął w 2009 roku, a z kolei Sekielski, do którego na któryś z targach Krzysiek poszedł, zagadać po prostu, porozmawiać z nim, z wielką wyższością oznajmił mu mniej więcej coś takiego, no wielki mieliśmy kłopot z panem, proszę pana. No więc to były czasy, kiedy Sekielskiemu się wydawało, że on jeszcze zrobi jakąś karierę i żeby nadać pozory autentyzmu tej całej chucpie, jaką są media, no to dali Krzyśkowi tego laptopa. Tak? Dzisiaj, proszę Państwa, blogerów, którzy ocaleli z tego wszystkiego, co kiedyś nazywało się polityczną blogosferą, stać na laptopy. Ja Państwu to mogę obiecać, że stać nas na laptopy. Nie musimy ich dostawać od Sekielskiego. Natomiast on poszukuje źródeł finansowania do swojego filmu demaskującego pedofilię w kościele. W zasadzie nie wiadomo, co powiedzieć, bo takie sugestie się pojawiały. Ale co za sugestie, proszę Państwa? Sekielski przyjechał sfilmować obalenie pomnika księdza Jankowskiego. Przyszli rewolucjoniści nowych czasów ze sznurkami, którzy ten pomnik obalili. Na co? Na opony uprzednio ułożone pod tym pomnikiem, żeby on się nie połamał. Bo jakby się połamał, to ktoś mógłby Sekielskiego pozwać do sądu i wtedy okazałoby się, że Sekielski musi z własnej kieszeni zapłacić, ponieważ śledztwo z pewnością wykazałoby, że on za tym stoi. Musiałby zapłacić za ten połamany pomnik. A tak rewolucjoniści przyszłości, nowych czasów i postępu obalili pomnik bardzo bohatersko na opony i nie dość, że udowodnili, że Jankowski był pedofilem, że nie można postawić pomnika pedofilom, to jeszcze ocalili ten pomnik i nie muszą teraz bulić za jego odnowę. Proszę Państwa, nie będę mówił, gdzie mam tego rodzaju wydarzenia, tego rodzaju eventy i tego rodzaju rewolucyjki, bo nie chcę używać wyrazów. Dobrze Państwo wiecie, że kiedy się robi politykę uliczną we Francji, to nikt nie ma wahań. Tak? Widzimy to wszyscy. Nikt nie ma wahań. No więc to też świadczy o tym, kto się traktuje serio, a kto jest tylko głupkiem, tak? A kto jest tylko niestety głupkiem, biednym i aspirującym do tego, żeby no, nie, może wrócić do pracy, może zostać kimś, prawda? Nie wiadomo kim, bo nie wiadomo w jakiej hierarchii zamierzają ci Państwo awansować. No, nie w tej, którą widzimy na pewno, bo droga do tego jest już raczej, myślę, zamknięta. Natomiast no, te pomysły
są, lekko rzecz ujmując, absurdalne. Ja teraz czekam na te wybory w Gdańsku, bo mam nadzieję, że Grzegorz Braun dostanie taką liczbę głosów, żeby przynajmniej ciarki paru osobom przeszły po plecach. Żeby przynajmniej przeszły im ciarki po plecach i nie robili takich idiotyzmów, tak? Ponieważ ten pomnik tam będzie stał, to jest oczywiste, bo najważniejsza organizacja, która rości sobie pretensje do tego monumentu, czyli Solidarność, kierowana przez Piotra Dudę, w życiu, nigdy w życiu nie pozwoli na to, żeby ten monument został usunięty, a władze Gdańska zrobiły bardzo głupio, że w ogóle postawiły się w tle tej afery i zabrały głos, ale to się jeszcze okaże. Jak głupio i dlaczego głupio? Ja tak uważam, takie jest moje zdanie. Czekajmy na te wybory, zobaczymy, czy ktoś po nich oprzytomnieje. Poczekajmy potem, czy ktoś oprzytomnieje po następnych i czy pani Scheuring-Wielgus znowu pojedzie do papieża zostawić mu jakiś raport na temat właśnie pedofilii w kościele. Ja, proszę państwa, jestem zdumiony, już o tym pisałem wielokrotnie, że wszyscy ścigają pedofilię w kościołach, tak? A na przykład nikt się nie zajmuje pedofilią w bidulach albo pedofilią w resorcie, tak? Jednym, drugim i trzecim, za komunę. To jest bardzo ciekawe. Nie powstają o tym powieści, nie kręci się filmów, nie ma żadnych drastycznych doniesień. A ja bym był, jako były mieszkaniec garnizonowego miasta, szczerze zainteresowany jakimś twórcą, który podjąłby taki trud i prześledził, jak to tam było, prawda? W tych różnych miejscach, gdzie rządził resort, albo wojskowy, albo milicyjny. To by było nadal interesujące, myślę. No ale dobrze wiemy, o co chodzi, że nie chodzi o żadne dobro dzieci, tak? Tylko to jest kolejny atak na Kościół, który ma ten Kościół jako organizację wyautować i zlikwidować po prostu, tak? Więc nic innego nie wchodzi w grę. Natomiast no, możemy tylko ubolewać, że Kościół broni się tak niemrawo, i podnosi ręce do góry, tak, że ja rozumiem pokorę chrześcijańską i te nieliczne przypadki grzechu, które mamy udowodnione, tak, w strukturach Kościoła. Natomiast przydałaby się jakaś ofensywa, myślę. Przydałaby się jakaś ofensywa i to ofensywa poważna, no ale niestety nie widzę odważnego, który by to zrobił, bo no i też potrzebne by było jakieś naprawdę silne wsparcie ze strony hierarchii, a na to się chyba nie zanosi teraz. No więc mamy to, co mamy, czyli posłankę Scheuring-Wielgus, która z panią Diduszko jedzie do Rzymu. Ja się, proszę państwa, nie zajmuję takimi sprawami obyczajowo skandalizującymi, ale ciekaw jestem, co by było, gdybym pojawił się w Rzymie razem z Tomkiem Bereźnickim i albumem Sacco di Roma, który Tomek rysuje, który jest absolutnie wstrząsający. Ja mam ponad 20 plansz gotowych i jedna jest lepsza od drugiej. Jeszcze nie są pokolorowane, już robią wrażenie, a co będzie, jak one zostaną, jak tam zostanie narzucony na to kolor. To po prostu wszyscy, no mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, tak? Proszę państwa, no myślę, że nie zostalibyśmy wpuszczeni do Ojca Świętego na audiencję z tym albumem, a pani Scheuring-Wielgus się udało. Jak to się stało? Nie wiem, nie będę zgadywał. Bardzo bym chciał, żeby, nawet jeżeli ja nie, bo cóż, ja tam napisałem scenariusz, ale żeby chociaż Tomek mógł pojechać jako grafik i pokazać papieżowi ten swój piękny album. Proszę państwa, wszystkie te wydarzenia, o których mówię, te wszystkie medialne doniesienia, to wszystko ma charakter chucpy. Wszyscy to dobrze widzimy. Niestety nie można uczestniczyć w chucpie, bo ona jest degradująca. Na razie degraduje się Sekielski i władze Gdańska i myślę, co nas to obchodzi, tak? Natomiast nie mieszajmy się do tego na żadnym poziomie, bo może się okazać, że to nas też jakoś ściągnie w dół. Możemy to krytykować, wskazywać tę głupotę i bezczelność, jaka za tym stoi. Natomiast nie mieszajmy się do tego, bo to jest drastyczne obniżanie lotów. Drastyczne obniżanie lotów. Sekielski to właściwie już nie leci. On już po prostu dawno jest kretem, który tam gdzieś jakiś kanał kopie pod ziemią. Natomiast my nie możemy tak postępować. Dlatego krytyka tych zachowań i przeciwstawianie się im powinny, tak jak mówię, mieć silne poparcie i być dobrze przemyślane. Bo z tamtej strony, nie licząc takich numerów jak ten z wywróceniem pomnika, to wszystko jest bardzo dobrze przemyślane.
bardzo dobrze przemyślane w skali globu. Tak myślę. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego razu.